tam psujesz, Sylwek? Co psuję? Golfa psuję! Słuchajcie! Uwielbiam was! Dzięki właśnie Januszom ja mogę pieniążki zarobić. To jest... Tak, dzięki Januszom. Słuchajcie, nie obrażałem żadnego Janusza. O co chodzi? Przyjechała do mnie znajoma, starsza pani. Woda do bagażnika leciała. Zobaczcie, słuchajcie. Tu macie wszędzie wodę. Popatrzcie. Mokrutko. Mokrutko. Wszędzie była woda. Była pani, bo pani ma samochód na Berlin zarejestrowany, ale była u mechanika tam. Ona w Brandenburgii jest, mieszka. No ale przyjechała do mnie, mówi, bo była u mechanika. Mechanik powiedział jej, że musi lampę wymienić, bo tutaj ta uszczelka nie działa, woda cieknie tam i tak dalej. Guzik, prawda, mówię, no gdyby z lampy ciekła woda, deszczówka, to tutaj byłby brudny ślad, no przecież, a nie było tego, nie? Także no, słuchajcie, no pan mechanik nie zajrzał sobie, no i dlatego do mnie zadzwoniła, no mówię, znajoma, tak powiedziałem, przyjechała. I słuchajcie, co się okazało? Janusze byli! Chodźcie, pokażę wam. Widzicie to tutaj? Ten kabelek, tu. A to a propos, zobaczcie. Ten kabelek to jest tutaj przeprowadzony, uważam, tak, tak był tutaj podczepiony i tutaj do światełka. No. A dlaczego? I teraz tak, mądrość ich przerasta mnie. Ten kabelek był tutaj. Co za tym idzie? Uszczelka, jak się zamykało klapę, uszczelka dociskała ten kabelek, no i tu była dziura. I jak samochód był na myjni albo podczas dużego deszczu, to woda tędy przeciekała, wciekała i to wszystko. Na 100%, bo wystarczyło, żeby to sprawdzić. Wsadzić żonę do bagażnika z latarką. Ja sprawdziłam. Psikać wszędzie wodą, no i leci, no i wszystko. No przez lampę nic nie leciało. No mówię, no panowie mechanicy, ja nie chcę nic mówić, że o, ja jestem najlepszy, czy coś, no ale wiecie co, czasem, kurde, czasem jest coś prostego, no nie przeszkadzało wam coś takiego, że no dobra, nieważne. Trzeba to naprawić po prostu kobicie, żeby była zadowolona. No i to robię właśnie, no. Dokładnie. Muszę to, no, płótnę tutaj przełożę tędy i to wszystko, no cała filozofia, no. No brak słów, no jak można tak zrobić? Powiedzcie mi, jak można tak przyczepić kabel, kurde, do światła w bagażniku? Można. Można, nie? I to jeszcze, czekajcie, raz, dwa, z trzech części się ten kabel składa. Tak. I ktoś powie, nieważne, ważne, że działało. Nie, gówno, nie działało, woda ciekła. Dobra, ja to słuchajcie, poskładam teraz. Zaś będziemy się męczyć, pokażę wam jak to wszystko złożyć tutaj. To wystarczy naprawdę tylko tutaj przyłożyć. To tylko wystarczy, żeby to przełożyć tu i to wszystko. Wymienimy kabel na dłuższy, bardziej oryginalny. Zlutujemy to i będzie o to chodziło. No i widzicie, tutaj mamy teraz czarno na białym, proszę bardzo. Tak ktoś sobie to zrobił. A tu przy okazji zobaczcie. Osa się huśta. Ona jeszcze śpi. Niech się tam dynna. Niech się śpi. Uschła już tam pewnie, no trudno. No. No i słuchajcie, teraz jak jest patent, no to jaki patent? Trzeba po prostu to odczepić tutaj, to ściągnąć, przełożyć ten kabelek tutaj pod spodem i cała filozofia, nic więcej. Tylko ten kabel wystarczy tutaj Kurde, czekajcie, za blisko mnie. Ten kabel trzeba przełożyć tylko tutaj i cała filozofia. Słuchajcie, jak mam takie uszczelki różnego rodzaju, biorę sobie olej i sobie tam psikam. Po to wtedy jest mniejszy opór przy ściąganiu. No a po drugie, muszę troszkę mieć zużycie materiału, bo kasuję za wyciągnięcie tego kabelka 1000 euro, także... Tak, tak, nie więcej, nie. Nie, nie więcej niż 1000, nie więcej. O, mamy to. Zobaczcie, wystarczyło, naprawdę wystarczyło tak i wystarczyło to tam, kurde, przełożyć. Aha. Kurde, prąd mnie tam kopie, to jest masa jakaś. Umrę tu przy tym golfie. To ja odejdę od ciebie trochę. Popatrzcie, wystarczyło naprawdę to tutaj przełożyć i tutaj zaizolować, z tej strony i wtedy uszczelka, a zobaczcie jak tu już jest wytarte. Widzicie? To zrobił kabelek tu, powycierał to. Aha, widać. No i teraz to sobie tutaj zakręcimy, nie srebrną taśmą, bo srebrna taśma jest synonimem Janusza, tak mi żona powiedziała. Musimy zakleić czarną taśmą. No tak, no bo wszędzie tutaj są, jest ta sama taśma, czyli no, co to oznacza?
ktoś zakleił taśmą. Dobra, nie miał nic innego. Bez znaczenia, Jezu, taśmą. Ta taśma też jest dobra, tak mówię. Wcale nie trzeba lutować. Słuchajcie, ludzie skręcali i też było dobre. Także my też skręcimy, nie będziemy filozofii z tym robić. Jezu, to jest moja znajoma, mówiła, ma być tanio, szybko i to wszystko. Nie będę tutaj się cudował, lutował, cały dzień na jednym kabelku tracił, no bo to... No bo nie, no bo to... Ale powiem wam, Urszula jest nitła. Urzula, przepraszam, tak. Sylwek robił jej próg. Tak, tutaj był robiony próg. I zaraz na drugi dzień Urzula zadzwoniła i powiedziała, że o, znowu uderzyła w ten słupek. Ale mówię, że nawet się nie martwiła, już śmiała się po prostu. No dawaj, Urzula, przynoś 1500 euro, znowu próg robimy. Nie ma problemu. Ona mówi, nie, nie chcę już tak być. No i wszystko, taśma klejąca i samochód naprawiony i niech jedzie. Stare auto, nie będziemy wymieniać wiązki czy coś. Halo, ma być tanio, szybko. To się będzie trzymało przez kolejne 50 lat. A przynajmniej będzie szczelne. No i przynajmniej będzie się teraz spokojnie bawić w Dubaju. A właśnie, bo ona do Dubaju teraz jedzie. Tym statkiem takim ten będzie podróżowała. Przez Dubaj. Mhm. Tak. Ot i cała historia. Tak jest, idziemy po taśmę. Potem ktoś będzie klapę otwierał za rok i powie, co za debil Janusz tutaj był i tak zrobił. A tak jest, narzekamy na innych mechaników, a zazwyczaj robimy potem tak samo. Gila mi to, no i jest fajnie, no i cacy, co więcej chcieć, powiedzcie. Teraz trzeba tylko to, czekajcie, bo tu jest przytarte, oj, poczekajcie. Oj, tu jest, widzicie, jest kabelek przytarty. Nie można zostawić, bo może być zwarcie. Mhm. Trzeba profesjonalnie zakleić taśmę. Tak sobie tu zakleję, a w razie czego powiemy, że tak było. Tak jest. Dobrze jest. Gumka jest w ogóle rozerwana. Ta gumka powinna być nowa założona, bo przez to może cieknąć woda też do środka. Serio. Ona powinna, zobaczcie, ona jest rozerwana. Ktoś to robił, to jest rozerwana gumka. Ja tego nie rozerwałem. Aha. A, to by trzeba było wymienić całość. Ludziska, to jest niewiarygodne, do jakiego wniosku doszedłem podczas montażu tego filmu na komputerze. Powiększyłem sobie wszystko i stwierdziłem, że ten super mechanik, który robił ten kabel, on po prostu wyciął dziurę w tej osłonie, aby wyprowadzić kabel na zewnątrz. Według mnie jest to bez komentarza, ale od was oczekuję, abyście napisali w komentarzach, co o tym sądzicie. Ale wiecie, co jest za filozofia teraz? Żeby to wymienić całe, trzeba całą tą wiązkę robić na nowo. Także ja postaram się to uszczelnić. Profesjonalnie silikonem. To jest taka dobra firma od silikonów, nazywa się Januszeks. Najlepsza. Najlepsza. Januszek jest najlepszy. Nie, czekajcie. Oje, to jest moja znajoma, ja nie chcę jej kasować pieniędzy. 1000 euro, przepraszam, to i tak jest bardzo tanio za taką naprawę. Ale czekaj, jeżeli będzie woda leciała z tej strony... Nie, to nie będzie ciekuta. Będziemy robić testy. Nie będzie ciekło. Nie będzie ciekło. A właśnie, dawaj do bagażnika, wchodź. Kurde. Ja to mam fuchę, nie? Do budy. To mnie otwórz. Do budy. Tu masz otwieranie wleczego. Tu gdzieś powinno być. Każdy samochód w Unii Europejskiej, tam chyba taka zawleczka jest. Czy tu? Nie wiem. Dobra. Uważaj, kabelek trzymaj. Trzymam. I będziemy lać wodę. A zatkaj tu tę lampę. Kurde, czekaj. Kabel trzymaj. Dobra. Lampę tu zatka, żeby ten nie wciekało.
No i uratowaliśmy sytuację. Suchuśko. A i wszystko. Twoja praca, bardzo skomplikowana się dzień na dzisiaj, skończyła. No i bajo, tak? Ciekło? Nie ciekło. Test zrobiony, przeszedł tak. Pomyślnie. Dokładnie. Czyli, że składamy to już, klik, 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 to się wszystko wkłada. Basia tutaj powyciera, bo wody na pole nalała tam. Ona dużo, tak? Ona temu winna. Tak jest. Ten. I składamy i oddajemy kasy im pieniądze i będziemy... bogaci! Tak jest! Nara. Nara.